Ja pamiętam te momenty, te obrazy, których nie sfotografowałam z różnych względów. Na kliszach niekiedy zapomnę, że coś mam, a w oczach na przykład mam cały czerwony zamek w Niedzicy. Ja nie miałam wtedy aparatu przy sobie. To było coś boskiego. Niekiedy jest to tak piękne, że nie robię zdjęcia, bo czuję, że ja nie jestem w stanie oddać tego zdjęciu. I ja wtedy nie robię zdjęcia. Ja na przykład widziałam 2 lata temu nad Biebrzą sosnowy las, cały czerwony od dołu do góry, nie po pniach sosny, cały, płonął. Jeżeli ja nad Biebrzą, na Carskim Trakcie byłam 150 razy w życiu, to raz widziałam płonący, nie wyjęłam aparatu. Ja pamiętam to czerwone pło Krotyni, który mi ofiarowałeś kiedyś, no, to wiesz, to jest coś. Czerwone bagno. I też ludzie się pytają, czy słońce, a ono było czerwone, bo jest żelazo. Bo fotograf, tak jak poeta, musi mieć ogromną wiedzę, w ogóle wiedzę o świecie. Inaczej nie będziesz dobrze fotografował. To będą takie zdjęcia, że bardzo młodzi ludzie to i piszą poezję i zrobią zdjęcia fajne, bo to jest taki początek. A potem, jak mają poszukiwać, to nie da rady. Trzeba mieć dużą wiedzę o świecie. No, dajmy szołów, czyli jakaś walka się odbyła. Tu jest tak, zaskoczenie, fascynacja, moment. Bo jeżeli tego nie ma u fotografa, to ma zdjęcia chłodne i zimne. Bo ma na przykład, kalkuluje na linie poziomy i piony, taki strukturalizm się robi. On jest fajny dla wypoczynku oka, ale nic nie niesie w głowie. Bo ja coś fotografuję i to zdjęcie musi mieć drugie dno, trzecie dno i ktoś czyta. Ja nie będę mówiła, co ja chciałam. Jak on sam odczyta, ktoś, kto ogląda coś takiego, co jest nim, jego, to znaczy, że ta fotografia jest niezła. Inaczej to nie ma sensu. Czy obraz? Ja tak przez to, co malujesz, co opisujesz lub co fotografujesz, przemawia twoja dusza. No to... Jeżeli to jest prawdziwe, to u kogoś też wywoła to emocje. Tak myślę. Bo coś, co ja zrobię nieprawdziwie, jakiś pomysł, to on może się podobać, ale on nie wzbudzi dodatkowych uczuć w drugim człowieku. Oprócz zdjęć, to ty malujesz, zbierasz. To co kochasz? Ryby, kwiaty. Ty tak. Fotografujesz to, co umyka z krajobrazu. Te stare cmentarze, figurki, te przychylone ogrodzenia, chylące się, te ślady. To nie mogę ci tego zapomnieć, że to, co przetrwało, to jeszcze przetrwało na twoich zdjęciach, bo życie ma swoje okrutne prawa. Groby się powywracały, one już zarosły mchem, a jeszcze tylko te żeliwne jakieś resztki płotów i te resztki cegieł. W ogóle to, co mówisz, to jest jeszcze taki temat. To jest uroda śmietników i takich rzeczy,
bo ja w ogóle zafascynowana jestem urodą, nawet śmietników moich obok na osiedlu, że te śmietniki niosą takie różne historie, różnych ludzi, które dotykały przedmioty. Ja niekiedy stoję przy tych wyrzuconych przedmiotach i myślę... To brzmi pejoratywnie. Byłem w Płocku i zajrzałam do pewnego wnętrza podwórka. Rzeczywiście straszliwy bałagan, ale ten bałagan miał charakter inscenizacji filmowej wyjętych z początku lat 20. Bo w zasadzie skąd to się bierze? Bo ten XX wiek, który ma rzeczy obrobione mechanicznie, bo ja zbieram, bo oprócz tego, że fotografuję, to jeszcze namiętnie zbieram różne przedmioty, na wsiach nie kupuję, zbieram po drodze, na drodze od ludzi, to one są ręcznie zrobione przez kowalów i kowali, czyli mają tą krzywość, takie zatrzymanie się w tej niedoskonałości. To dla mnie jest piękne, taka asymetria, bo taka doskonałość mechanicznego wytworzenia czegoś, to jest rzecz, po której oko się śliska, że się nie zatrzymuje na żaden moment. Każdy coś innego fotografuje i jeżeli jest tej fotografii już dużo, to ona tworzy tak jak poezja, jak powieść, jak dom twój, bo ten dom twój to jest opowieść, to jest jeden wielki poemat, bo to już nie jest wiersz, to jest poemat, co masz w tym pokoju, a moja poezja jest na pewno poetycka. Cieszę się, jak ktoś mówi, że widzi, że ma duszę, bo moim największym marzeniem jest, żeby ona miała taką nutkę, taki dźwięk metafizyczny. Inaczej to nie chcę fotografować. Jeżeli mi się to nie uda na jakimś zdjęciu, to znaczy, że to jest nieudane zdjęcie. Naturalnie nie zawsze mi się udaje, a niekiedy tak. Niekiedy to światło, niekiedy obiekt. Fotografuję małe rzeczy i dostrzegam często to, ponieważ wszyscy to mówią patrząc, ale ty zobacz, co ty zobaczyłaś, ja tego nie widzę. Czyli taka jest moja rola, że ja widzę to, co inni nie widzą. Trudno się dziwić. Jeżeli fotografujesz zachodzące słońce, które rzuca cień przez bramę, jakąś starą, pochyloną, no to są ludzie, którzy, cegła, brama, ale że jest tutaj jakiś liryczny wątek poetycki, no to trzeba po prostu mieć wyobraźnię.